W dzisiejszym odcinku porozmawiam i zaprezentuję rękawiczki dla biegacza. W moim przypadku rękawiczki pełnią wybitnie ważną rolę. Używam je praktycznie cały rok. Biegam w nich zimą, wiosną, latem, chociaż latem już trochę słabiej, bo jednak one są ciepłe, w miarę ciepłe, tak to ujmę. Niemniej większość czasu spędzam podczas biegu mając rękawiczki. Te tutaj wybrałem specjalnie pod kompozycję t-shirtu, natomiast najbardziej ulubione zdecydowanie są te rękawiczki. Kupiłem je w kilku kompletach. Rozmiar M. Rękawiczki też pełnią rolę praktyczną, że wieczorem motywy, gdy jedzie samochód albo pada światło, odbija. Czyli widać, że znajduje się w ruchu biegacz. I żebym nie był gołosłownym, tu jest trzecia para, którą użytkuję. Jak się zupełnie zniszczy, to w ten czas wezmę sobie kolejną parę, a to mam na zaś. Dlaczego tak robię? Bo takie rzeczy pojawiają się seriami i potem ciężko dostać. Jak jest to wypuszczone na rynek, prawda, kupi się jedną parę, para się zużyje i potem już nie ma w sprzedaży. Dlatego jeśli coś mi się bardzo podoba, to kompletuję. Z innych kolorów, no to zieleń też lubię. Tutaj Just Do It i zieleń w takim układzie. I tutaj też mamy napisane słynne słowa Just Do It, które no, reklamują tą firmę. Jest to wizja, myśl, którą chcą przekazać. W rękawiczkach mamy jeszcze taki element tutaj, że nie musimy ściągać, żeby na przykład nie tylko włączyć telefon, ale coś sobie sprawdzić w telefonie. Także to jest bardzo użyteczne. Jak jest nam zimno w palce, to wtedy nie zdejmujemy, wyjmujemy telefon, włączamy i sobie patrzymy. Pierwotnie chciałem też Wam powiedzieć o rękawiczkach takich na siłownię, ale jak widzicie, ich nie pokazuje, no bo skoro mówimy o rękawiczkach dla biegacza, to jednak na tym zaniechałem. Chciałbym jeszcze na koniec pewną rzecz podkreślić. Wszystkie materiały powstają bez montażu. Nagrywam je pierwszy raz, dlatego proszę o wyrozumiałość, jeśli pojawiają się pewne lapsusy językowe. A takie są, jestem tego świadom. Natomiast uznałem, że to jest po prostu sposób naturalny. Pewnie mógłbym każdy materiał nagrać 2, 3, może 5 razy i wtedy było wszystko idealnie. Ale czy o to chodzi? Czy my wszyscy jesteśmy idealni? Przecież robimy błędy także językowe. Ale staram się, żeby wykluczyć te takie naleciałości i pewne usterki językowe. To wszystko. Miłego dnia życzę Wam.